18 lipca Waldemar Tkaczyk oraz Czesław Cyra złożyli rezygnację z pracy w komisji rewizyjnej, argumentując swoją decyzję tym, że nie da się w niej merytorycznie i rzetelnie pracować. Zgodnie ze statutem skład komisji rewizyjnej powinni tworzyć przedstawiciele wszystkich klubów Rady Powiatu. Po rezygnacji przedstawicieli dwóch klubów opozycyjnych, biuro Rady przygotowało odpowiedni projekt uchwały, by uzupełnić brakujący skład. Głosowanie w tej sprawie miało odbyć się podczas ostatniej wtorkowej sesji. Opozycja jednak nikogo nie zgłosiła. W związku z tym, że kluby nie zgłosiły uzupełnienia do komisji rewizyjnej ze swojego grona, w związku z tym wola klubów, że tak postanowiły, jako rada, więc w tym temacie nie można zrobić. Komisja rewizyjna to organ, który zajmuje się przede wszystkim kontrolowaniem prac zarządu. Starosta kościerski Piotr Lizakowski był zaskoczony takim zachowaniem opozycji. Ja jestem zdziwiony tak naprawdę decyzją opozycji w Radzie Powiatu Kościerskiego, która po pierwsze zrezygnowała ze swoich członków w komisji rewizyjnej. To miało miejsce już jakiś czas temu, a teraz na pytanie pana przewodniczącego Józefa Modrzejewskiego o to, aby ten skład uzupełnić, nie wystosowała swoich kandydatów, czyli to jest jakaś bardzo dziwna sytuacja, że opozycja nie chce kontrolować, nie chce sprawdzać i nie chce tak naprawdę wykonywać zadań radnego, bo wykonywanie i uczestnictwo w komisjach Rady Powiatu jest obowiązkiem radnego. Zadziwiające może być także to, że przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski, zapytany o skład komisji rewizyjnej, nie potrafił wymienić wszystkich jej przedstawicieli. Obecnie jest przewodniczącym jest Kazimierz Maśk, zastępcą jest Brzoskowski i osobą trzecią jest wyszedł mi w tej chwili z pamięci. Wiadomo jest jednak, że do końca kadencji komisja rewizyjna będzie pracować w trzyosobowym składzie. Przypomnijmy, że obecnie tworzą ją Kazimierz Maszk, Grzegorz Brzoskowski i Alojzy Szoska.